Szanowni drodzy, kochani, w tym filmie chcę pokazać, jak dodać gniazdo, jak zaznaczyć gniazdo w projekcie OpenStreetMap. Zakładam, że już macie założone konto, że jesteście zarejestrowani w tym projekcie i że jesteście zalogowani. Dobrze, więc w takim razie przejdę do, do, do meritum. Jestem tutaj w jakiejś wybranej lokalizacji. Przybliżam sobie mapę do jakiegoś tam określonego poziomu przybliżenia i u góry klikam edycja a dokładnie wybieram z listy rozwijalnej edytuj w ID w przeglądarce. Po dłuższej lub krótszej chwili załaduje się edytor edytor właśnie ID służący do prostych edycji i teraz za jego pomocą zaznaczymy jakieś, jakieś gniazdo. Szukamy w interesującej nas lokalizacji, dokładnie tej lokalizacji, gdzie to gniazdo się znajduje. Załóżmy, że ono jest w tym miejscu, gdzie ta biała kropka. To jest przykładowa oczywiście lokalizacja na potrzeby tego filmu. U góry klikamy z menu punkt i teraz myszką klikamy w tym miejscu, gdzie to gniazdo się znajduje. Mały punkt, on jest w tym momencie zaznaczony. Teraz, żeby... E, żeby gniazdo stało się gniazdem, trzeba je otagować, czyli dodać mu jakieś wartości, atrybuty. W tym celu z menu po lewej wybieramy, klikamy pozycję punkt i tutaj jest tabelka nazwana wszystkie tagi. W tej tabelce trzeba, trzeba w te wszystkie tagi wymienione na stronie konkursowej, aż znaczy wszystkie lub nie wszystkie, przynajmniej niektóre, trzeba, trzeba wpisać. Więc wpisuję, zaczynam od tagu Natural. O, i zniknęło mi, więc jeszcze raz kliknę Natural birds Nest z podkreśleniem. I to jest tak oznaczający nie mniej, nie więcej, tylko gniazdo ptasie. Nacisnąłem Tab, kursor przeszedł mi do, kolejnej, do kolejnego wiersza. W kolejnym wierszu wpisuję tak. Birds, Nest, e, Stork. Tutaj wybieram z podpowiedzi. To jest tak oznaczający e, gatunek ptaka. W tym przypadku jest to bocian biały. Kolejny tak, który wypadałoby dodać, oznacza umiejscowienie gniazda. Jest to tak, Nest, Mount i. Nie wiem czy dobrze wpisałem, źle wpisam, o. I tutaj podpowiadają się podpowiedzi. Ja tutaj dla przykładu wybiorę, że jest to słup, czyli po angielsku pole. Gniazda posiadają platformy, najczęściej posiadają platformy. Też dobrze jest to wpisać, zaznaczyć, czy ta platforma jest pod gniazdem, czy nie ma. Do tego służy tak: platform jest lub no. Tutaj dla przykładu wpiszę, że gniazdo platformy nie, nie posiada. I to właściwie na tym można zakończyć. Gniazdo jest zaznaczone, ale jeszcze trzeba zmiany wysłać na serwer. W tym celu klikamy u góry zapisz, przycisk Zapisz. Tutaj w oknie po lewej wpisujemy opis zmian, na przykład to będzie testowe gniazdo, i klikamy zapisz. I ta dam. W tym momencie gniazdo już jest zapisane, dodane do mapy. Jeśli sobie wejdziemy na mapę gniazd i znajdziemy tę lokalizację, to ono się tam już pojawi za, za jakąś minutę. To chyba wszystko. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.